Gość Radia M. Piotr Wójcik, witam, a dziś gościem Radia M jest Artur Koziński, Product Market Manager inteligentnej stacji transformatorowej w ZPUE SA. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Przy siedzibie spółki ZPUE we Włoszczowie działa już inteligentna stacja transformatorowa SPS. Stacja transformatorowa pewnie większości słuchaczy, w tym również mnie, wciąż kojarzy się pewnie z taką betonową budowlą ze stalowymi drzwiami. Na tych drzwiach wisi ostrzeżenie o wysokim napięciu. A jak wygląda Wasza stacja? Otóż nasza stacja transformatorowa to jest to nowoczesny budynek z ładnym designem zewnętrznym, który nie wygląda tak, jak pan tu przed chwilą powiedział, a oprócz tego inteligentna stacja transformatorowa z podziemnym magazynem energii dysponuje bateriami w części podziemnej, czyli tak jakbyśmy mogli to porównać do czegoś, co na co dzień używamy, to jest to taki swego rodzaju power bank do zasilania naszych urządzeń w momencie, gdy nam zabraknie zasilania. Natomiast power bank jest w wersji mikro, natomiast nasza stacja SPS jest w wersji makro, czyli to jest jakby bardzo dużo większa pojemność, dużo większa energia i oczywiście energoelektronika zaszyta w tej naszej stacji, która zarządza procesami ładowania, rozładowania, czyli całą pracą naszej stacji SPS. Przedstawiając tę stację, powiedzieliśmy inteligentna. Na czym ta jej inteligencja polega? Inteligencja w naszej stacji polega na tym, że mamy w systemie sterowania zaszyty algorytm sztucznej inteligencji. Polega to na tym, że zbierane są dane historyczne z obciążeń, zbierane są dane historyczne pogodowe i stacja wie, w jakim czasie ma się naładować, kiedy ma się naładować, jak dużo energii ma pozostawić sobie do dokończenia pewnych procesów technologicznych. I do realizacji jak gdyby tego algorytmu, którym jest aktualnie zadany. I ważną jej cechą jest też to, że korzysta z odnawialnych źródeł energii. Tak, oczywiście. Do naszej stacji transformatorowej jak najbardziej ładowanie akumulatorów może odbywać się poprzez zasilanie z sieci dystrybucyjnej, czyli z energii, która jest wyprodukowana w konwencjonalnych elektrowniach opalanych paliwem kopalnym, jak również z odnawialnych źródeł energii. Jeżeli mamy na tyle wydajne źródła energii, aby można było w pełni naładować magazyn energii, wówczas energia z tradycyjnych elektrowni nie jest nam do naładowania akumulatorów potrzebna. Mówi pan o magazynowaniu energii, o tym, żeby tą energię zbierać, która została wyprodukowana. Właśnie wydaje się, że te problemy z magazynowaniem energii są jedną z głównych barier stojących na drodze rozwoju energetyki odnawialnej. Czy wasza stacja może być przykładem na to, jak te bariery można pokonywać? Tak, oczywiście. Aby można było poważnie myśleć o rozwoju odnawialnych źródeł energii, konieczne jest stosowanie magazynów z tego względu, że profil produkcji odnawialnych źródeł, takich jak na przykład fotowoltaika czy elektrownie turbiny wiatrowe, nie pokrywa się czasowo z zapotrzebowaniem w tą energię. Czyli tak de facto energia, która jest produkowana na bieżąco jest zużywana przez innych odbiorców. Co w przypadku, kiedy tej energii będzie na tyle dużo, że nie będziemy mogli w danym czasie generacji jej wykorzystać, to automatycznie może nastąpić wyłączenie całej elektrowni fotowoltaicznej czy wiatrowej i zamiast produkować w momencie, gdy ta energia jest dostępna, my nie jesteśmy w stanie. Stosując magazyn energii w takich inteligentnych stacjach transformatorowych, my jesteśmy w stanie magazynować tą energię i oddawać po czasie generacji, czyli wówczas, gdy zajdzie słońce, gdy przestanie wiać wiatr, gdy nasza elektrownia wiatrowa również przestaje produkować, my jesteśmy w stanie tą energię wówczas wykorzystywać, którą zmagazynowaliśmy wcześniej w naszych bateriach. Niezwykle ważnym elementem takiej stacji transformatorowej, którą wy zaprezentowaliście i która znajduje się przy siedzibie ZPUE we Włoszczowie, jest ładowarka do samochodów elektrycznych. Tych ładowarek, jak wiemy, w Polsce brakuje. Tymczasem strategia polskiego rządu zakłada, że już do 2025 roku po naszych drogach ma jeździć milion aut elektrycznych. Czy ta wasza stacja
może się sprawdzić gdzieś w terenie, tak żeby tę infrastrukturę zapewnić dla aut elektrycznych? Jak najbardziej, ponieważ tak jak wspomnieliśmy wcześniej, inteligentna stacja transformatorowa może pracować z różnymi algorytmami pracy. Tam, gdzie w tym momencie infrastruktura nie pozwala zainstalować punktów ładowania lub punktów szybkiego ładowania, możemy zainstalować naszą stację transformatorową SPS z magazynem energii, gdzie ładowanie magazynu energii odbywa się wolno, natomiast rozładowanie magazynu w momencie, gdy podjadą samochody elektryczne i będą się chciały szybko naładować, następuje błyskawicznie. Czyli tutaj nie musimy jak gdyby przerabiać istniejących sieci, tylko po prostu wykorzystywać magazyny energii, magazynowanie energii. Tudzież takie stacje umożliwiają na przykład integrację więcej punktów szybkiego ładowania niż tylko jeden, ponieważ odpowiednio dostosowany magazyn energii odpowiedniej pojemności nam to gwarantuje. Przypomnijmy jeszcze na koniec, gdzie można zobaczyć tę stację, no i oczywiście z niej korzystać, gdzie dokładnie przy waszej siedzibie się ona znajduje. Nasza stacja znajduje się przy głównym biurowcu. Widzimy ją, wjeżdżając do naszej siedziby, po prawej stronie. Jest to taki ładny, biało-czerwony budynek, którego jak gdyby architekturą dopasowaliśmy się do naszego głównego biurowca. I właśnie tam można zobaczyć inteligentną stację transformatorową oraz oczywiście z niej skorzystać. Dziękuję serdecznie za rozmowę i wizytę w studiu. Przypomnę, gościem Radia M Kielce był Artur Koziński, Product Market Manager inteligentnej stacji transformatorowej w ZPUE SA we Włoszczowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Piotr Wójcik.